Cześć, witajcie. Będziemy rozmawiać o nożach Staco. Ceny nie mam w głowie i symbole. Podam ze strony. 46024. Mój najstarszy nożyk, którego nie mam w wersji nowej, ładnej, aluminiowa obudowa. Fajny nożyk, godny polecenia, działa bardzo ładnie. Mogłem ostrze wymienić, bo trochę ufafurane, brudne, ale okej. Ten nożyk nie będzie specjalnie omawiany. Tutaj mam dwa nożyki, które jeszcze odnalazłem, bo mam takie, które przetestowałem, żebyście też widzieli, że faktycznie tak było. Te noże są używane na kilku robotach, ale nie mam tego ostatniego. Tego nie mam z tym pokrętłem. Chyba jest na robocie gdzieś. Dobrze, więc my sobie teraz musimy wrócić tutaj stronę do tyłu. I jeszcze omówię wam tak, wkłady 29 zł, tam znajdziecie takie i takie, trapezowe i zwykłe, bardzo dobrej jakości wkłady, grube, fajnie się łamią, czarne te do noży, to będziecie widzieć. Nożyk, moi drodzy, o symbolu 46036, tak sobie to wygląda. Nożyk kosztuje na promocji 33 ponad, ponad 36 kosztuje bez promocji. Taka akcja jest. Tanie narzędzia, ale świetne. Nożyk 46037. Tak to wygląda. 25,71. Żadne pieniądze. To jest żaden pieniądz. W stosunku do tego, co dostajemy, to jest kurde bestseller. Naprawdę. Świetny jest. Rewelacja. Świetnie leży w dłoni. Pogumowany. Miejsce na kciuk. To wam jeszcze pokażę. Przegenialne narzędzie. Ostatni nóż, o ten jest drogi, 48,5 na promocji, 52,15 bez promocji, tak to wygląda, taki nożyk, 46,060, tyle parametrów, koniec. Zaczynamy od zawodnika numer 1, zawodnik numer 1, najprostszy kształt, bardzo ciekawy, pokrętło z tyłu to jest blokada i zamknięcie całego narzędzia, to można otworzyć. Wyciągnąć ostrze w tym układzie. Wymienić. Ale można też po otwarciu ostrza pokrętłem zablokować. Mam zablokowane ostrze. Nigdzie nie pójdzie. Nie ma szans. Świetne narzędzie. Część pogumowana. Muszę to schować, bo jeszcze się ciachnę na wizji. Część pogumowana. To matowe czarne. To jest guma. Pogumowane. Logo Staco. Taki żelek. Klejony, czy tam jakoś inaczej zamocowany. Reszta plastik. Wewnątrz mechanizm cały stalowy. Świetne narzędzie. Duże oczko do zaczepienia, zabezpieczenia przed upadkiem na przykład. Drugie narzędzie, moi drodzy, bardzo ciekawe. Mechanizm z sprężynką. Tutaj jest taka sprężynka w suwaku. Ten się suwak rusza cały. Suwak się cały rusza. Ale ostrze się nie rusza, więc ja muszę suwakiem zadziałać dopiero, żeby zmienić pozycję ostrza, co jest bardzo fajne, świetne narzędzie. W większości pogumowane również. Najśmieszniejsza cena ze wszystkich, które dzisiaj widzicie. Miejsce do zaczepienia, zabezpieczenia narzędzia. Guzik push. Po co go mam push? Po to, żeby wymienić ostrze. A potem go z powrotem pull albo push go z drugiej strony i jest. Proszę. Genialne narzędzie, świetne. Świetnie leży w dłoni, bardzo duża funkcjonalność, szybkość, łatwość pracy. Tego bym polecił chyba najbardziej. No i najtańszy, to dwa od razu. Bo wiadomo, że nożyk ma nóżki i się chowa sam czasami. Kolejne narzędzie. Moi drodzy, nóż na ostrza trapezowe. Tutaj funkcjonalność jest podstawowa, nie ma magazynka. Możemy sobie wysunąć w połowie ostrze. Możemy sobie wysunąć ostrze, no powiedzmy, no w 100% no tyle, ile się da maksymalnie. Nie? I możemy w trybie sprężynki takiej. Pstryk. I on się sam chowa. Odpakować paczkę, uciąć tam kawałek taśmy, cokolwiek, skrobnąć, naostrzyć. Ołówek można to wysunąć. Cyk, 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 cyk. Samo się chowa. Taka funkcjonalność, jak ktoś lubi ostrza trapezowe, jest taka opcja. I jest opcja tutaj zablokowania, skręcenia
tego ostrza, zablokowania go, co też jest fajne. Też jest fajne i to się czasami przydaje faktycznie przy ciężkich jakichś tam tematach, jak trzeba coś przyharatać konkretnie. Część pogumowana jest tutaj za pomarańczową linią, przód aluminiowy. Tak to wygląda, jakiś odlew malowany proszkowo. Bardzo ładne narzędzie, droższe nieco, no ale świetnie wykonane. Ok, tu są moje używane po jakimś czasie dłuższym. Nie mam tego narzędzia, gdzieś mi się straciło, na budowie chyba leży. A tutaj mamy jeszcze nożyk, który też bym chciał porównać, pokazać, ponieważ to narzędzie miałem jako pierwsze w ogóle ze Stako. To jest taki cięższy nożyk, jak ktoś lubi coś takiego cięższego w dłoni, on nie ma blokady, no ale bardzo ładnie jest wykonany, bardzo ciekawe narzędzie również, godne polecenia, na spokojnie, fajnie leży w dłoni, jak najbardziej. W tym filmie to wszystko. Jeżeli macie noże Stako, koniecznie napiszcie pod filmem, jak to się u Was sprawdza, czy jesteście zadowoleni z tych noży, niezadowoleni, czy potwierdzacie to, co powiedziałem, czy może zaprzeczycie temu, co powiedziałem. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pozostałych moich filmów. I jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!